Witam serdecznie. W tym nagraniu opowiem o coachingu. O coachingu, który ostatnio jest wszechobecny, jest wszędzie i nabrał trochę negatywnego znaczenia. Do tego stopnia, że tak naprawdę ja lubię teraz nazywać to długotrwałą współpracą, dłuższą współpracą. Coaching klasyczny jest to taka praca, która ma na celu rozwiązać aktualne problemy, ale przede wszystkim, poza rozwiązaniem, wypracować metody, aby dalej radzić sobie samodzielnie. Ja się uczyłam coachingu na kursach na Cambridge. Zrobiłam life coaching, czyli ten taki osobisty, i executive coaching, czyli ten dotyczący bardziej życia zawodowego i pracy zawodowej. Coaching tak naprawdę obejmuje wszystkie obszary, obejmuje całe nasze życie, obejmuje wszystkie cele osobiste i oczywiście zawodowe. Plany życiowe, związki, zmiany pracy, przejścia przez zmiany, to jest bardzo duży obszar według mnie w coachingu. Przejścia przez zmiany typu rozstania, czy na przykład przejścia na emeryturę. Coaching obejmuje relacje, radzenie sobie z relacjami, na przykład przy wychowywaniu dzieci. Czasami mamy taki problem zwyczajny, życiowy, że dzieci nas nie słuchają. Bardzo często na coachingu okazuje się, że to, z czym musimy popracować, to nasze przekonania, nasz głos i nasza wiara w to, że to, co mówimy, to, co przekazujemy, się wydarzy, się spełni, że będą słuchać. Tak naprawdę za wieloma różnymi wydarzeniami w naszym życiu, za tym, jak zachowują się wokół nas ludzie, w domu, w pracy, w towarzystwie, bardzo często stoimy my i nasz własny obraz samych siebie. Coaching ma na celu odkrycie tych obszarów i przepracowanie ich podczas kilku spotkań. Ja pracuję oczywiście zarówno z osobami, które pragną zmiany w życiu prywatnym, ale także przechodzą wyzwania na ścieżce zawodowej. Sama pracowałam jako menadżer, zarządzałam gdzieś tam od 25 roku życia. Ostatnie 7-8 lat pracowałam jako dyrektor zarządzająca w Kuala Lumpur i mam ze sobą doświadczenia zmagania się nie tylko z codziennymi zadaniami zawodowymi, wypełnianiem swoich obowiązków, ale również z wyzwaniami kulturowymi, czy z wyzwaniami wynikającymi z tego, że byłam kobietą dyrektorem, zarządzającą jeszcze do tego w muzułmańskim kraju. Dodatkowo przeszłam przez wypalenie zawodowe w moim życiu, no i ogromną zmianę, która właściwie doprowadziła do tego, że dziś jestem tutaj. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą ze mną jako z coachem, ja serdecznie zapraszam na początek do kontaktu mailowego. Umówimy się na 15 minut, porozmawiamy, zobaczymy, czy nam jest po drodze tak naprawdę, bo to jest dłuższa współpraca. Moja oferta współpracy coachingowej, współpracy dłuższej, to jest na początek 5 spotkań. 5 spotkań, które ja dla zasady staram się, aby odbyły się w ciągu 6 tygodni, w ciągu 1,5 miesiąca, bo w tej pracy, w tej zmianie ważna jest ciągłość. Ważne jest, aby nie przerywać naszej współpracy wtedy, kiedy jesteśmy w procesie. Podstawowym celem dłuższej współpracy jest rozwiązanie aktualnych problemów i niedogodności, wypracowanie na przyszłość technik radzenia sobie z problemami i z niedogodnościami,
No i moim kolejnym celem jest tak naprawdę rozstanie, moi drodzy. Bo tak naprawdę celem tej współpracy jest to, abyście wy wyszli gotowi do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów i przechodzenia przez te wyzwania. W zależności od tych wyzwań spotykamy się, ja myślę, że tak maksymalnie do pół roku, chociaż do tej pory tak naprawdę zazwyczaj udawało nam się rozwiązać te wszystkie problemy czy wyzwania, z którymi do mnie przychodziliście w 2 do 3 miesięcy. Natomiast głęboko wierzę, że pół roku regularnej współpracy to jest wystarczający czas do głębokiej zmiany. Serdecznie zapraszam. Na dole strony jest formularz. Można wysłać do mnie maila, jeśli ktoś jest zainteresowany dłuższą współpracą. I tę współpracę zaczynamy od 15-minutowego spotkania online, żeby się poznać i zobaczyć, co mamy do przepracowania, jakie wyzwania. Dziękuję. Zapraszam.